Powtarz. To jest karp, Mordo. Mordi, to jest karp. A to są okulary. To jest karp. A to jest karp okulary. Mordo. To jest... Robi ci fotkę? Dawaj, robimy fotę w Maku. Śluz skarpiszona. Ociera mi się o nosa. Grubo. It's nice. Taki trochę miejski, nie? It's nice. Ah, it's very nice. Jak się masz? Kupiłam sobie cukinię z cytronę. Jest fajniony. Nice. Kolejną wodą na naszym europejskim tripie był chorwacki Tribali. Woda, na której można łowić jedynie z rzutu, to znaczna odmiana po węgierskim Balatonie, na którym skuteczne łowienie karpi z rzutu jest niemożliwe, albo zwyczajnie trudne, zwłaszcza dla karpiowych turystów. O Tribalu nie wiedzieliśmy nic. Podeszliśmy do tej wody bez żadnego wcześniejszego rozeznania, ale mieliśmy swój plan. Po przyjeździe mieliśmy małe perturbacje związane z rezerwacją. Czego by tu zacząć? Może od tego, że mieliśmy mieć stanowisko numer 13, ale 13 jest zajęta. Zobaczcie tylko, jakie widoki, co tu się dzieje. Coś pięknego. Pozostaje pytanie, co się dzieje? Opiekunów nie ma. Idę do Przemka się zapytać, o co chodzi. I walczymy. To które? Wydaje się, że wiesz, tam się tu chyba lepiej jest, jak jest głębiej, nie? Ale to 12 bierzemy, czy wyganiamy ich z 13? Z drugiej strony, kurwa, jak wyjemy ich stamtąd, to będziemy mieli wrogów obok siebie, nie? Wolisz, że je 3 dni nie chcę złapać? No nie. Okazało się, że stanowisko, które zarezerwowaliśmy, było jakimś sposobem zajęte. Ale opiekun wody na szczęście szybko naprawił tę pomyłkę i mogliśmy przystąpić do rozkładania obozu. Chcesz dobrą wiadomość czy złą? No. Dobra czy zła? Wszystkie. Dobra jest taka, że w zeszłej nocy złapali 22 kilo karpia. A zła jest taka, że ogólnie mają od 2 miesięcy problem z tym, żeby łowić tej ryby. Aha. Nie chcą pobierać pokarmu. No. Są sporadyczne brania, tylko w nocy. Pokazują się, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że się spawiają, ale wszystko siedzi w toni. Nie chcą pobierać z dna. Mówił, że lepiej jest szukać z PVA bags. Czyli punktowo nęcenie. Ale nie wiem. Mówił, że jak będziemy spombować, to będą siedzieć w toni. Coś wymyślimy. Pytałem się, czy na Zigi łowili, próbowali. Tribali to niewielki zbiornik zaporowy. Oprócz karpiarzy nad wodę przyjeżdżają turyści i lokalni spacerowicze. Nic dziwnego. Uroczo położona woda, bo między sporymi wzgórzami, ma powody, by przyciągnąć każdego. Nas jednak przyciągnęła po karpie. Niestety po długiej podróży prosto z Węgier nie mieliśmy sił, by pierwszego wieczora walczyć ze zmęczeniem, więc krótko po zarzuceniu zestawów poszliśmy spać. Co? Jak tam? Pieszka, zmęczony jestem. Która jest godzina? Pół do 11. Hardcore, Saigon Disco.
Ale wszystkie wędki już w wodzie. No, w końcu. Czas najwyższy. Dzisiaj jeszcze bym powiedział, to trochę przypoło te wędki są umieszczone, ale jutro już zabieramy opór. To jutro powiemy, jak to wszystko no, wygląda. Jutro jest ogień. Dzisiaj dajcie nam spokój. No, dosłownie. Ale trochę miejskiego klimatu jest. Ale próbuję. To ci to nam zajęli stanowisko obok. Ale nie robili jakichś problemów. Zajęli teraz komuś innemu. Odwieczne pytanie. Pełnia. Czy to pogoda na konia? Czy jednak mit? Możecie napisać w komentarzach, jaka jest wasza opinia. Kiedyś na zajarka Kamil Morkisz podpowiedział mi fajną rzecz, czyli zrobić bardzo dużą zadymę, bardzo dużo kulek poszło do wody grubych, a teraz robimy, mieszamy mocno ziarna, pokruszone kulki, żeby smugę tylko zrobić, żeby tryby wpłynęły i zeszły sobie do dna. Dociążamy zanętę, żeby była cięższa w spombie, dalej leciała. Żeby spomb się otwierał też, nie? Dokładnie. Bo to jest częsty problem, kiedy spomb się nie otwiera, że jest po prostu za lekki, za mało załadowany, albo za lekki, no, po prostu widzę, miks. Góra jest okej, żeby zaszcie. Jest taki w jednym kawałku to leci. Ubijesz, spada w jednym kawałku, jest ciężko. Dobra. W związku z tym, że pierwszego dnia nie mieliśmy siły walczyć z tribalem, to poprzestaliśmy na wsypaniu około 10 kg kulek za pomocą kobry. Trochę zignorowaliśmy podpowiedzi ze strony opiekuna wody i zrobiliśmy to po swojemu.
Niestety nie przyniosło nam to żadnych rezultatów. Za to o poranku natychmiast przystąpiliśmy do pracy. Spombowaliśmy drobnym miksem ziaren, pokruszonych kulek i nie tylko. Dopóki słońce nas nie zmiotło z planszy. Wieczorem, kiedy już przestało nam dokuczać, jedynie przerzuciliśmy zestawy. Widziałem, jak ty właśnie centralnie do wody po wędkę. Było zajebiście, idę po bociana. Co robisz? Co, potrzebuję centrycznego ciężarka, bo miałem na klipsie, to jest jeszcze z balatonu. A przerabiam, bo miałem zestaw do spadu, nie, żeby spadł ciężarek. Więc idę teraz jeszcze, muszę się wyjąć. Centryczny ciężarek. A czemu zmieniasz? Żeby lepiej się rzucało. W ogóle zastanawiam się, czy nie założyć większego ciężarka i sprawdzić po prostu, czy coś się dalej dzieje. Że wszystkie rozdałem. Nie, chyba już miałem 140 taki. Co tu się stanęło? Znowu w życiu mi nie wyszło. W całej Europie, Zakarpianie, chwyci się mocno opalony. Jest dobrze, w ch**e. Kiedy komary zobaczą, że masz otwarty namiot, lecimy, k**wa, tutaj. Jest dobrze, w ch**e. Come on. Come on. Come on. Zmiana pogody. Zaczynamy pakować się. W sensie sprzątać, bo za chwilę ma zacząć wiać do 100, w porywach do 100 km na godzinę, więc spieszymy się, trzeba przygotować obóz, bo może się to skończyć różnie. Widzieliśmy już filmiki, jak fruwały tutaj namioty na Tribalu, więc nie chcemy powtórzyć doznań co po niektórych. We got pictures of pitch and pop. Bit of a man, he's copy as much. You probably wanna bar him up when he's wearing the waders like a Dr. Lewis and Abby. They seem very happy. They built themselves as happy in the village like young lads. Perfect. Harry and Alice in Wonderland. Piękna pełnia. Pogoda na konia. Takie tematy. Your tempest is temporary. Our frontier is legendary. Perfect. A my sobie jak zwykle to wszystko nagrywamy. Na balatonie nas nie wywiało, tu nas nie wywieje. Wyjebało mi się woda. Bez dwóch zdań była to najgorsza noc, jaką kiedykolwiek przeżyliśmy na rybach. Okazało się, że wiatr wiał w porywach do 130 km na godzinę. A co najlepsze, o poranku, gdy przeszliśmy się po zaporze, by sprawdzić sytuację u innych wędkarzy, okazało się, że u nas wiało najmocniej. Szczęście zdawało się nas nie opuszczać, bo karpi oczywiście wciąż nie było widać na horyzoncie. A na dodatek część zestawów była całkiem poplątana. Kurwa. Dawaj, rzucaj, dawaj, bo to szkoda ryby. Jedna ryba może być do filmu. Ale co? Co to jest za ryba? Okazało się, że jakaś ryba jest tutaj na końcu.
wiem, czy uda się wyjąć na łapę. Zobaczymy, czy to w ogóle karpie. Przemek mówi, że Leszta widział. Ja nie widziałem. Widziałem tylko coś żółtego. Może być Lesz. Duży nie jest, ale widać, że dużo już chodził. Nie wiem, co to za rybą nadal. Jeszcze jeden zestaw zaplątany. Tak. I marker to jest. A, okej. Okay. To jest na moją wędkę. Karpiszą. Kaper. Bigun. Nie jest duży. Ale na bezrybiu i rak ryba. Nie no, takiego banjaju to jeszcze nie miałem, nie? Ale sztyks. Z ręki. No i udało się. Honorowy. Honorowy, ale daje nadzieję przed dzisiejszą nocą. Dokładnie. Dlatego, że tam chłopaki łowią. U my się okazało, że też mieliśmy ryby w łowisku. Po dwóch dniach. Wydaje mi się, że to dobry omen. Umyty? Ciula. Petarda jest. Pokazać ci, jak bardzo dobrze jest to umyty? Gotowy jesteś do tego, żeby złowić karp? Bierzemy się do roboty. Jutro następna misja. A dzisiaj jeszcze troszkę popracujemy. Co? I może opowiemy coś więcej, bo w końcu ta umieralnia się kończy. Chociaż mam nadzieję, że tam, gdzie jedziemy, oszukiwałeś trochę z tym polem. Nie oszukiwałeś? W przeciwieństwie do tamtej wody, na której byliśmy, czyli Balaton, tam łowiliśmy na miękkie przypony. W moim odczuciu są one bardziej neutralne. Przede wszystkim ja zawsze łowię na wywózce na miękko. Tutaj łowimy typowo rzutowo, tak jak i na kolejnej wodzie, na którą będziemy jutro się wybierać. Niemniej jednak chciałem wam pokazać, jak ja to robię. W moim przypadku przeważnie, myślę, że w 90%, może nawet 95%, nie wiem, są bardzo mało sporadycznie, rzucam całym sztywniakiem, dlatego że, tak jak widzicie, używam naszych ciężarków centrycznych z przedłużonym tanglem, który nie pozwala tutaj na splątanie się, tak jak widzicie, no nie ma opcji, żeby ten ciężarek tutaj się splątał, oraz przegub, który pozwala mi na lepsze ułożenie zestawu oraz to, co dla mnie jest bardzo istotne, w momencie, kiedy łowię na sztywniaka, jest on na małym slipie, na takim dirigu, można powiedzieć. Zobaczcie, jak on się ładnie układa i ten krętlik dociąża, robi taki element samozapięcia, więc jakby dla mnie jest to bardzo istotne. Haczyki bardzo małe, ósemki, dowiedziałem się, że ryby nie żerują, więc postanowiłem łowić jak najdelikatniej. Ich haczy, przynęty, to są laftersy, szesnastki, mam jeszcze tam nawet mniejsze i tak właśnie wygląda mój zestaw. No niestety ryba nie bierze, ale wydaje mi się, że w momencie, w którym ona nie bierze, bardzo istotne jest, aby właśnie wszystko mieć dopięte na ostatni guzik. Może nie połapaliśmy tu ryb, była jedna jakaś przypadkowa, ale ja w swoim życiu bardzo wiele ryb połapałem właśnie na tego typu sztywniaczki i mówię tutaj tylko i wyłącznie o wędkarstwie rzutowym.
Słuchajcie, musimy się w miarę szybko spieszyć, ponieważ przepisy tutaj są takie, że ryb nie można trzymać dłużej jak 5 minut i dobrze. Jest chłodno, mamy wieczór. Ostatni wieczór na tribalu. I zobaczcie, kolejny przykład na to, że warto walczyć do samego końca. Zostało nam kilkanaście godzin zasiadki. Mocny wiatr, tak jak mówiliśmy, przyniósł zmiany, zmieniło wodę. I tak naprawdę, no zrobiliśmy wszystko na jedną kartę, mocne zanęcenie. Czekaliśmy właśnie na tą ostatnią nockę, na to przełamanie pogody. I na to, żeby coś się zmieniło i się zmieniło. Mieliśmy małego karpia, teraz jest troszkę większy, golasek. I to jest tak naprawdę dopiero początek, bo jest około godziny 11 w nocy. Więc cała noc przed nami i jesteśmy pełni nadziei, że coś jeszcze się wydarzy. Tribal zaliczony. Lecimy jutro rano dalej. A ten golasek zostaje w naszej pamięci już na zawsze. Z taką oto scenerią i tak naprawdę miejskim łowieniem łapiemy tutaj w mieście. Puszczamy rybę. Dziękuję Ci. Let me see you drop.